No dobra, mamy krokodyla. Sprawdźmy, co to jest. Udało się złapać jednego w takim razie. Koło 40 cm, może z 6-5 miesięcy ma. Dość ładnie wyżywiony. Brzuszek pełniutki, dość duży. Żeberka tutaj mu nie wystają. Raczej samica to jest. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie kolejnego dnia na Sri Lance. I wiecie co, tak sobie pomyślałem, skoro tu jest Sri Lanka. Tak, jestem tutaj z takim panem, którego przed chwilką poznałem. Tak sobie pomyślałem, skoro jest tutaj pełno zwierząt przecież. No, dzikie słonie, lamparty, bawoły, warany. No to są, mówi się, również... Nim. Rupa Sena. Rupa Sena. O, Rupa Sena. Naimle są. Są tutaj również krokodyle. Dlatego właśnie przyjechałem nad rzekę. No i dojechałem do takiego, powiem tak, krążyłem z pół godzinki, żeby znaleźć wjazd do tej rzeki, mniej więcej, żeby po nią podjechać, bo jak sobie popatrzycie tutaj, wszystko jest mocno zarośnięte. Ale z tej strony była taka ścieżka, która prowadziła z 2 km. Podjechałem, jest pan, mój motor i tam pan ma coś takiego jak tratwa, no po prostu dwa kawałki, jakieś czułęka postawione na rzece, jest płyta. No i mówi, że mnie na to zabierze i poszukamy krokodyli. Krokodyl? Other side, na drugiej stronie. No dobra, no to płyniemy. No i powiem wam tak, przygotowałem się naprawdę mocno jadąc tutaj, bo mam nadzieję, że zobaczymy te krokodyle. Pełną siatkę mięsa kupiłem z kurczaka, różne kości, nóżki. Chicken. No i będziemy to do wody wrzucać, zobaczymy, czy będą krokodyle, czy jakieś przypłyną, no. No z 2 kilo miucha jest. Oj, rozrywa się aż worek, takie ciężkie. A miuchu tajtanie wychodzi 7-8 zł za kilo. No dobra, pan przyszykuje łódkę, odwiąże ją i za chwilkę będziemy płynąć, a jest godzina, no po 17, tak jeszcze z godzinkę, max będzie słonko, w sam raz akurat, żebyśmy sobie te krokodyle zobaczyli na wieczór. Tylko wiecie co, zazwyczaj jednym problemem tutaj niestety jest język, bo ci ludzie, no nie potrafią jednak tego angielskiego. Mają swój senegalski, co niektórzy hindi gdzieś tam znają, ale problem jest, żeby się dogadać. Raczej pojedyncze słowa po angielsku. Na migi można coś próbować, ale właśnie dlatego. Chciałem wam pokazać, bo ostatnio otrzymałem takie urządzenie jak Vasco Translator M3. Urządzenie, które jest elektronicznym tłumaczem, translatorem. I co jest przesuper? Ma nieograniczony, darmowy i dożywotnio dostęp do internetu, ponieważ ma wbudowaną kartę SIM, którą dostajecie oczywiście w zestawie. No i nie potrzeba wtedy mieć przy sobie routera czy kupować karty. A internet z niego łapie prawie na całym świecie, więc nie musicie się martwić, że gdzieś wyjedziecie i translator nie będzie działał. Małe urządzenie, leciuteńkie, w zasadzie w silikonową obudowę założyłem, żeby to się nie poniszczyło. Kolorowy dotykowy wyświetlacz. Dwa przyciski, bardzo łatwe w obsłudze. Klikacie jeden nasz język, drugi, który wybieracie. No i możecie sobie wtedy rozmawiać i tłumaczyć wszystko. Urządzenie ma dodatkowo wbudowany tutaj z tyłu aparat, więc w zasadzie możecie zrobić zdjęcie jakiegoś szyldu, gazety i automatycznie wam to też przetłumaczy. Ale zobaczcie, klikacie przycisk. Czy jest tutaj dużo krokodyli w tej rzece? Tak, pokazało się. No i teraz... O, gudakino, siye karabedino, 100%. Tak. O, okej, baya, api bayane. Wait. Fajnie. Klikacie przycisk i możecie tłumaczyć dowolny język, który właśnie ustawicie. Tłumaczenie w translatorze jest bardzo łatwe i szybkie. Zajmuje zazwyczaj mniej niż pół sekundy. A macie w urządzeniu 70 języków, co oznacza, że praktycznie 90% populacji na świecie możecie z nim rozmawiać. A czy tłumaczenie jest dokładne? 96% dokładności tłumaczenia, tak podaje producent, poprzez wbudowane 10 silników tłumaczeniowych. No i co dość ważne, żeby pan rozumiał, tłumaczone wszystko jest rodzimym głosem z odpowiednim akcentem. Więc dlatego może pan dobrze rozumieć. Chodźmy na łódź w takim razie. Bierzemy kurczaka, skuter zostawiamy tutaj. Lock? It's lock. Lock, chicken. Croc for crocodile. Konkretnie. Yes. Chicken to crocodile. Kurczak jest dla krokodyla. Mówi pan, że dobrze, że kurczaczka zje. Okej. Okay. Tutaj nakupywałem różne kawałki kości, jakieś takie odpady. Mhm. A pod spodem jest troszkę nóżek. Chicken. Jest chicken. No dobra. Idźmy w takim razie na łódkę. Zobaczcie w ogóle, jaka ta woda brudna. Wchodzimy. O, buja? Trochę buja. No, troszkę buja. Nil Wala River. Lil Wana. Nil Wala.
Little Valla. O, Little Valla River. Little Valla River. Tak się nazywa rzeka. No, jest to w Matara. Little Valla River. Jest to w miejscowości Matara, jakieś 15 km od Mirisy. Na duże level. Południe Sri Lanki. Wiecie co niesamowite w ogóle, jak ci wszyscy ludzie tutaj są bardzo pocieszni, mili i pomocni. Bardzo życzliwi tacy i otwarci. Przyszedł po prostu, czy chce się przepłynąć na rzece i żebyśmy poglądali krokodyle. Cały czas się śmieje, coś dogaduje. No przesympatyczni ci ludzie. No duża i szeroka całkiem rzeka, ale brudna przeraźliwie. Zobaczcie, że zamiast wiosła pan używa kawałka liścia bananowego. Okej, okay, wchodzimy na drugi mostek, przez rzekę przepłynięte. Pan przywiąże tutaj tratwę. Zwróćcie uwagę w ogóle na niesamowicie gęstą zabudowę tego tutaj przy rzece. Coś takiego wejść? To ma 3 metry wysokości. Ale gąszcz. Przepłynęliśmy rzeką na drugą stronę i pan mnie tutaj prowadzi, bo mówi tak, tutaj jest dom jego syna. Po drugiej stronie rzeki i mówi, że jego jest dalej. No dobra, podążam za panem do wioski. Jak się idzie do góry, trzeba się powspinać, żeby tam podejść. No. Cześć, psiutki. Pana dom. Zobaczcie, jak tu wysoko. Trochę się zmachałem, bo przy 35 stopniach konkrecik, tutaj. Jest tutaj bardzo gorąco, a u mnie w Polsce jest śnieg. Nie wiem, czemu pan mi dom pokazuje, mieliśmy krokodyle. My father. Aha. My father, my mother. Jest bardzo duszno. My. Zdjęcie ślubne pan mi pokazuje. Talerz, aha. O, good. England. Made in England. Z Wielkiej Brytanii. Jak się boi maluszek. Do. Przekochane psiutki. Jeszcze poznałem tutaj rodzinkę jedną dziewczyny. Bye. Wymieniliśmy się kontaktami na Facebooku. Dziewczyny chcą się uczyć angielskiego. Długopisy mają, zapisały sobie dane. Dzieciaki bawią się tutaj na rowerkach. Zobaczcie, jakie te pieski wychudzone tutaj strasznie. Boże. Aż przykro na nie patrzeć. They eat dogs? Z tego co pan mi tutaj tłumaczy, to że krokodyle przychodzą i psy im zjadają. They eating your dogs? Okay. Tam w krzaki chowa się paw właśnie. Jakieś dziki chodzi, nie wiem czy go zobaczycie. Gdzieś się tu nam schował. No, widać głowę, dobra. Widać go tam. Grają chłopaki w krykieta tutaj. Nie mogę tu na... Dzień dobry moi drodzy, kolejnego dnia poszukiwań krokodyli. Słuchajcie, ciężko znaleźć. Popływaliśmy łódką ostatniego wieczoru. Kompletnie nic, coś tam do wody szybciutko wpadło, więc nawet nie było tego jak nagle pokazać, bo to tak szybkie, że nawet kamery się nie zdąży uruchomić. Jestem w tym momencie w zupełnie innej części wyspy Sri Lanka. No i co? Tu panowie mówią, że są o wiele większe szanse. Bierzemy łódź. I płyniemy szukać krokodyli dzikich. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, że 2 dni temu w miejscowości Veligama, która jest obok Mirisy, jest to miejscowość bardzo znana przez surferów, wspaniałe fale. Krokodyle pojawiły się w oceanie, z rzeki wpłynęły do oceanu i pływały tam. Uchwycone zdjęcia, które zresztą możecie zobaczyć tutaj. Znajomi mi wysłali. Szok. Fajnie, surfujecie sobie, pływacie na skuterze albo pływacie, a krokodyle w oceanie czekają na was jak na turystów, jak na przekąski jakieś. Zobaczcie, jaki fajny skuter to w ogóle się znajduje, bardzo podobny do tego, na którym Pablo Escobar pływał, prawda? Taki retro model. No dobra, panowie rzekują łódkę, w takim razie Darwin? Right. Tutaj macie dużo lasów na Morzu Nowych. Bardzo, bardzo są takie, no całkowicie nie do przepłynięcia, strasznie dużo tego. Wejść w coś takiego, pierwsze, że dużo zwierząt i przerobane w tym się poruszać. Wpływamy pod most, pod mostem musimy teraz przepłynąć. Teraz, żeby w łeb się nie palnąć, schylamy się. Ledwo się tu mieścimy. No dobra. Wow, ale tu jest pięknie. No, w takich miejscach, dobra. To są zdecydowanie miejsca, w których te krokodyle mogą występować. Wygląda to o wiele bardziej naturalnie niż na tamtej rzece. Lepsze warunki. Bardzo dużo tutaj łódek mają. Pływamy i wypatrujemy. Zobaczcie, że nawet palmy rosną w wodzie. O, a nie.
to kokos. No halo, forfeiter, gdzie jesteś? O kuźwa! Duszno, gorąco, strasznie. Straszne te namorzyny są. Przedrzeć się przez coś takiego, masakra. No a z drugiej strony jest to idealne środowisko dla tych gadów. Lasy namorzynowe tworzą słonolubne rośliny zwane też mangrowcami. Mają gęstą plątaninę korzeni, w której gromadzą się osady, dzięki czemu brzeg lądu narasta i wyłania się z wody. Stanowią wyjątkową formację roślinną, występującą wyłącznie na styku morza i lądu. Jest to miejsce życia wielkiej liczby różnorodnych organizmów. Lasy te są bardzo cenne ekologicznie, jednak obecnie poważnie zagrożone zanikiem. Namorzyny występują wzdłuż wybrzeży mórz, szczególnie bagnistych, w strefie pływów, w ujściach i deltach rzek, na lagunach i osłoniętych rafach koralowych. Odkryto, że lasy namorzynowe tworzy około 70 różnych gatunków roślin, drzew i krzewów, należących do kilkunastu rodzin, przede wszystkim rodziny korzeniarowatych. Te namorzyny tutaj bardzo nisko są, trzeba uważać na głowę. There was something? Okay. Póki co dał nura pod wodę, maluch, no i uciekł. A wiecie, to nie jest tak, że on wyjdzie szybko, bo on może naprawdę pod wodą siedzieć w cholerę czasu. Małe się boją, małe bardzo szybko uciekają, dokładnie ten sam problem z waranami. Duże tam raczej wywalone mają, doskonale wiedzą o swojej sile, rozmiarach i wiedzą, że raczej nic im nie zagraża. Prawda, złoga. No dobra, słuchajcie, tam kawałek dalej wypatrzyliśmy warana. No mniej więcej 70 cm może, jakiś ptak tam lata. A warany właśnie wyjadają jaja tych ptaków zazwyczaj. Dlatego w tych lasach namorzynowych dobrze im całkiem jest. No siedzi tam całkowicie nieruchomo, nie boi się póki co, dość duży już. Watch out! Co to było? Coś dużego poszło do wody przed chwilą? Kurde, to miejsce niesamowicie wygląda. Kurde, straszne te tutaj namorzyny wszędzie są. A pan tutaj ma! Wyłowił? Come on, come on, come on, come on. Mamy malucha, ale jaja, leżał tak nieruchomo, on żywy w ogóle? Tak, on jest żywy w takim razie. Co on taki spokojny strasznie? Zatrzymaliśmy się na sekundę, on się wynurzył spod wody, pan go nagle chwycił do ręki. No dobra, mamy krokodyla, sprawdźmy co to jest. Udało się złapać jednego w takim razie, około 40 cm, może z 6-5 miesięcy ma. Dość ładnie wyżywiony, brzuszek pełniutki, dość duży, żeberka tutaj mu nie wystają. Raczej samica to jest. Zobaczcie sobie na jego łuski. Tutaj twardy. Dwie łuski, które z ogona cały czas lecą tutaj i przekształcają się w jeden, jakby jedną serię łusek. Ogon zawsze połowa długości ciała, czyli mniej więcej liczone jest to tak, jakby go tu chwycić. Może by nie ugryzie. Odtąd dotąd jest połowa, odtąd druga połowa. Trzyma łapki zdrowe. Wszystkie. Kurde, co on taki spokojny strasznie, ani nie syczy, ani pyska nie otwiera, maluchy zazwyczaj od razu atakują. Ja jestem kompletnie mokry. No małego raczej nie należy się bać, taki to może gdzieś tam lekko palce uszkodzić. Wiadomo, że będą rany, ale nic poważniejszego się nie stanie. Zobaczcie, moi drodzy, na jego oko, które jest po prostu źrenicą całkowicie pionową. On ma jeszcze trzecią powiekę, którą cały czas wzdłuż sobie przeciera to oko z wody. Trzecie oko, czyli taka błona. On ją zasuwa w momencie, gdy wskakuje do wody. Wtedy może widzieć pod wodą. Ząbki, a widzicie, to są takie kiełki, w tym w jego przypadku akurat małe do łapania pożywienia rybki, może żabki. Za dużego pożywienia nie jest on w stanie złapać. Tutaj twardy. Brzuszek natomiast u nich bardzo miękki. Ale strasznie spokojny, widocznie są przyzwyczajone do tego, że jednak ludzie tutaj pływają. Jak to się mówi? Mamy forfeitera. Jedz tą kurę, Franca, nie? Jakoś tak to było. Forfeiter, tyle lat temu, tylko w tamtym przypadku to były akurat aligatory. Kosmicznie jest tu, gorąco. Ładny maluchu jesteś, ale za chwilkę trzeba cię będzie wypuścić, wiesz? Ja ci troszkę potek porobię. Opowiem, ale śliczny jesteś. Bez kamienia, ząbki zdrowe, paluszki zdrowe, często one mają pleśniawkę palcy na przykład i im te pazury po prostu odpadają, a ten całkiem ładnie wygląda. Młodziuch, jaki grzeczny, a szok. No, śliczny jest, ale coś za spokojny. Dobra, puszczamy go do wody. O, nie wyrywaj się, chodź. Maluch wypuszczony do wody. No słuchajcie, jest duży postęp, bo udało się znaleźć. Udało się chociaż jednego wyłowić. Ja wiecie, ja nie zdążyłem na tyle szybko kamery włączyć, bo to trwa trochę godzin i cały czas na włączeniu byłoby jednak ciężko. Coś spadło do wody. Jakiś kawałek gliny. Ciężko było cały czas mieć kamerę, a pan po prostu widział, że na konarze mniej więcej jeden siedzi go. Szybko
ręką złapał, no odpaliłem jak najszybciej mogłem. Malucha mamy. Teraz jeszcze, żeby gdzieś dużego mądrze udało się wypatrzyć. 2,5 do 3 metrów mają. Lubią wpłynąć sobie do oceanu, a w tej rzece jest dużo słonej wody, więc w zasadzie dla nich bez różnicy. 35, 7 stopni. Upał kosmiczny. Duszno, wilgotno. Po prostu leje się z człowieka, jakby ktoś tak mnie tutaj polewał wodą i to wszystko spływa. Niewyobrażalne. A ze względu na to, że to bardzo dużo czasu zajmuje, naprawdę, szukanie zwierząt, powoli wracamy. Wracamy w stronę mariny. Złapaliśmy malucha, więc to już jest całkiem fajne. Wracamy w tą stronę. Tak jest jeszcze dużo czasu, zanim dopłyniemy do przystani. Cały czas szukamy i wypatrujemy inne. Wiecie, to generalnie to jest tak, że jest ich tu sporo. Po chwilkę widzimy, jak jakiś nagle zrobi takie plum, szybciutkie do wody. Uciekają. No i wtedy nie ma szans ich zobaczyć pod wodą. No, a kamery podwodnej tutaj nie włożę, bo pierwsze, że ledwo co widać, a drugie nawet nie wiedziałbym gdzie, bo taka przejrzystość słaba. Często jest na przykład tak, że wydaje się nam, że jest jakiś krokodyl, a to po prostu kokos stary pływa w wodzie, a wygląda jak głowa krokodyla. Generalnie można też patrzeć sobie na taflę wody, jeżeli idą bąbelki z dna. No, to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tam siedzi jakiś gad. Z łódki wysiadłem, w tym momencie już na przystani. No co, trochę z tym wszystkim zeszło, kurde. Ciężko jednak znaleźć było tutaj te krokodyle. Na pewno są miejsca, gdzie jest ich więcej, ale to pewnie więcej czasu by też trzeba na to poświęcić. Szukania kilka godzin. No dobrze, że ten maluch chociaż, bo szczerze, no bałem się już, że nie będzie wam co pokazać na tym odcinku. Cholernie gorąco, ale to po prostu aż nie do wytrzymania. Lasy na Morzu Nowe piękne, ale zarazem i straszne. Mieszkać gdzieś tam i znaleźć się w takim miejscu, koszmar, przez nie się przedostać. No i niby jest tak, że faktycznie krokodyle tutaj ciężko spotkać w tej dżungli, przypływając po tej rzece, a do oceanu sobie wpływają duże i turyści je fotografują. To jest w ogóle szok. Siadam na motor, jadę kawałek dalej, jakiegoś zimnego kokosa znaleźć. Całkiem fajne miejsce znalazłem, bezpośrednio przy morzu i przy drodze. Bardzo dużo owoców, piękne banany, warzywa, duriany, ale bananów. No i tutaj sprzedają państwo właśnie banany, kokosy też są. Kurczę, ale mnie ciekawi, co to jest? Trzeba się zapytać, co jest w tej butelce? To jest w takim razie miód w butelce, no dobra. Ile za kokosa? $100, jeden kokos. Okej, okay, one. O kurde, ale ten kokos jest potężny w ogóle. To jest king coconut. To chyba z 2 litry wody w środku będzie. To powiem wam szczerze, że tak dużego kokosa to jeszcze nie miałem. Patrzcie, jakie to jest duże, jak moja głowa po prostu. Ogromny! Kokosik wypity, ale powiem szczerze, ledwo, z 10 minut go dusiłem, tak duży, ledwo się w brzuchu zmieścił. Wyskoczyłem tutaj jeszcze od razu na plażę, zobaczyć jak ona wygląda. Szeroka, ale dużo śmieci w tych miejscach. No nie są to jednak miejscowości turystyczne, więc tych śmieci tutaj troszkę jest. Moi drodzy, no fajnie było krokodyle zobaczyć. Ogólnie Sri Lanka bogata w zwierzęta, ale ciężko czasem je znaleźć. Ale za to jedna rzecz, która bardzo cieszy, bryza od tego oceanu. Kurczę, jak tu przyjemnie teraz. Moi drodzy, to by było w zasadzie dzisiaj na tyle. Krokodyl jednak nieduży, ale udało się go znaleźć, czego jestem mocno zadowolony. Sri Lanka pięknym jest miejscem, a ja dzisiaj już wieczorem mam wylot. Jadę teraz skuterem prosto do Colombo. Zostanę jeszcze chwilę u Pawła. Jakiś obiadek zjemy, no i co? Trzecia w nocy. Na sam koniec chciałem was jeszcze raz jakby zachęcić do zapoznania się z ofertą Vasco Translator M3. Bardzo fajne urządzenie, które może w wielu sytuacjach uratować tyłek. Ogromna baza języków, która naprawdę może ułatwić życie w wielu sytuacjach, no bo jednak nikt nie jest omnibusem i nie zna się wszystkich słów, a podróżując, na przykład dla takich osób jak mnie, jest to świetne. Małe urządzenie do kieszeni, internet na zawsze, wbudowany, karta SIM. Gdziekolwiek na świecie jesteście, nie potrzebujecie telefonu czy Wi-Fi, po prostu uruchamiacie dwa przyciski, klikacie i sobie tłumaczycie rozmowę. Według mnie jest to świetne urządzenie dla podróżników i rekomenduję je całkowicie na plus. A dzisiaj, moi drodzy, byłoby to na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę do góry i zasubskrybujcie ten kanał, będzie takich odcinków więcej. Zapraszam was również na Instagrama. Kamilin Travel, z niego dowiecie się o wiele więcej. Gdzie jestem i co na bieżąco robię. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i bye bye oceanie. I cześć.